Cześć, z tej strony. W tym filmie chciałbym pokazać, jak ustawić w grze Warrior Kings rozdzielczość Full HD. Przede wszystkim każdy, kto zainstalował grę, szybko się zorientuje, że nie ma tam obsługi Full HD i najlepszą rozdzielczością HD, jeśli zechcesz się zagłębić w jakąkolwiek informację z internetu na temat rozdzielczości tego typu jest 1600 na 900. Możesz tak grać oczywiście, aczkolwiek gra nie będzie zajmowała całego ekranu i będziesz miał w moim przypadku przesunięto ją do lewego górnego narożnika i czarne paski po bokach. Może to nie przeszkadzać. Aczkolwiek jakiekolwiek próby manewrów w sterownikach nie dają żadnego efektu. I w taki sposób będziesz to widział. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda u mnie. Nie jest to przechwytywanie ramki, co można by oczywiście robić, aby nagrywać Warrior Kings, tylko właśnie 1920 na 1080. Zobaczmy w takim razie, jak można to osiągnąć. Będzie trzeba zmienić ustawienia, zmienić zapisy w rejestrze. Należy tutaj zaznaczyć, że jeżeli ktoś nie czuje się na siłach wchodzić do rejestru i zmieniać w nich wpisów, to niech tego nie robi. To robisz to wyłącznie na własne życzenie i na własne ryzyko. Jednakże wejście i przeklikanie tego wszystkiego w moim przypadku nie spowodowało żadnych negatywnych efektów i jak było widać, jest ustawione Full HD, gra zajmuje cały ekran i prezentuje się zupełnie nieźle, jak na jej dość sędziwy już wiek. Oczywiście nie jestem aż taki specjalistą, aby wpaść na to wyłącznie na podstawie własnych poszukiwań prowadzonych od zera. Zaczynamy od poradnika znalezionego w internecie, aczkolwiek nie dotyczącego Warrior Kings, dlatego że nie bez powodu nagrywam właśnie ten film. Można wykorzystać Ryana Selly poradnik dotyczący Warrior Kings Battles. Jak widzimy tutaj, poszukujemy takiej lokalizacji Warrior Kings Battles Renderer. Jednak gdyby chciało się szukać w tej lokalizacji renderera od Warrior Kings, nic tam nie da się znaleźć. Zatem spróbowałem poszukać tego sam. Oto mamy do rejestru. Wpisujemy w lupkę regedit. I musimy tutaj znaleźć zupełnie inne miejsce. Pod taką lokalizacją, jak widać, znajdziemy ustawienia do Warrior Kings. Można oczywiście użyć czegoś najprostszego na świecie i wyszukać sobie Warrior Kings. W ten sposób też można to bez problemu znaleźć. Oczywiście mogą po drodze być inne wpisy w rejestrze, w których lokalizacji renderer nie znajdziemy. No ale cóż, jak już to znalazłem, to nie będę używał szukania. Podążę od razu do tego i zobaczymy, co tam dalej jest. Skomplikowane dosyć, kończy się na classes, tak?
Które to będzie? To jest to. Wygląda to, że to co zwiałem, to było to, co miałem otwarte, żeby manipulować przy Workings. Patrzmy dalej. Virtual Store. Machine. I. No w sumie mamy to tutaj, tak? Virtual Store, Machine, Software. To coś tutaj. The Cactus Workings Renderer. Tutaj mamy różne ciekawe rzeczy. W naszym przypadku modyfikujemy default screen height, default screen width. Mam o co dałem się nabrać, ale już jestem przez 16-kowy, tak? No ale widać, że nie muszę tutaj nic zmieniać. Osoba chcąca mieć Full HD zamiast rozdzielczości dostępnej w grze zmienia to i to. Czyli tym samym wysokość ekranu i jego szerokość, tak? Jeszcze raz, bierzemy to, wciskamy modyfikuj, przełączamy na dziesiętny i wpisujemy tutaj żądaną wartość, ponieważ nikt nie zabroni wam spróbować innej, jeśli ktoś ma monitor, nie Full HD. Nie wiem jak w 4K to może wyglądać, w każdym razie. I ten wpis zatwierdzamy. To samo tak. Klikamy na default screen width. Modyfikuj. Dziesiętny. Wpisujemy wartość. Zatwierdzamy. I w zasadzie to powinno być wszystko. Jednak chciałbym wspomnieć o oprócz tego poradnika do ustawiania rozdzielczości w Workings Battles, wykopałem jeszcze coś takiego. Wpis na temat wspierania szerokoekranowej rozdzielczości w przypadku Workings Battles. I to jest w supporcie GOG, czyli można powiedzieć, że GOG coś takiego wam udostępnia, tylko pytanie, czy wy o tym wiecie. Jest tu umieszczony nieoficjalny patch do Warrior Kings, w sumie całego, jak się przekonacie. Dlaczego o tym wspominam? Ten patch nie dotyczy również... Gdzie ja to mam? Zobaczmy. Zaraz zobaczymy. Readme. Zawiera on poprawki zarówno do Workings Battles, jak i do Workings oryginalnego. Mamy tu wyszczególnione różne błędy, które on poprawia. W przypadku Workings Battles daje wam możliwość ustawienia rozdzielczości szerokoekranowej. Ja wykorzystałem to, co dotyczy Workings oryginalnego. Nie grałem jeszcze w Workings Battles, pewnie trzeba będzie to zrobić. Jednakże macie możliwość zainteresowania się tym nieoficjalnym patchem.
Skoro sam GOG go umieścił u siebie, powinno to być możliwe do zrobienia w bezpieczny sposób. Należy podążać według readme napisanego przez autorów. Ja tutaj nie mam nic do wniesienia od siebie. Wszystko jest opisane tak jak trzeba, a także sposób włączenia i wyłączenia poszczególnych feature'ów, które tutaj są zaoferowane. Nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia. I pozostaje mi jedynie życzyć wam powodzenia i abyście mogli się cieszyć World Kingsem, który wygląda całkiem nieźle. Jak dla mnie, nie jest sztucznie rozciągnięty, ani nic takiego, zupełnie proporcjonalnie. A jak się w końcu wezmę za nagrywanie serii z World Kings, będzie to można obejrzeć. Także warto przede wszystkim zostawić łapkę w górę za pod tym filmem i zasubskrybować, jeśli chcecie otrzymać powiadomienia o następnych filmach, które będą się ukazywały. A za dzisiaj dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Na razie, cześć.